Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Arena. Dzisiaj zagramy Leonidasem na falandze. Ustawimy się gdzieś tam na prawym skrzydle. Lewe jest zasadniczo lepsze dla znaczy właściwie tak. Jak widać, gramy na pełnej falandze, trzy oddziały falangi. Wszystko za sprawą tego, że ostatnio udało mi się nabić kolejny poziom doświadczenia na hoplitach. Znaczy kolejny poziom, w sensie mam już kolejny poziom oddziałów, nie? Bo mam już piąty poziom na samym Leonidasie. I udało mi się piątopoziomowych hoplitów zakupić za punkty doświadczenia oddziału, co ważne. I tak samo chcę zrobić właśnie z falangą i zacząłem grać samą falangą. Jest to... miałem mówić, że jest to cholernie trudne. No może przesadzam. O, pieski są, wiecie? Pieski plus łucznicy, więc nie wiem, czy chcę się tam ładować. Pieski są... no są po prostu wprost kontrą na falangę, nie? Pieski to bezpośrednia kontra na falangę. I tak, i właśnie stwierdziłem, że trzeba nabić ten kolejny poziom na falandze właśnie i zacząłem grać trochę wyłącznie trzema oddziałami złożonymi z tychże kolesi z cholernie długimi, nie wiem, pikami. Nie wiem, jak to określić. Chyba broń hoplitów zasadniczo miała swoją własną nazwę, nie? Sarisa to się nazywało, czy mi się wydaje? Bo ja nie jestem pewien, nie? Bo na historii antycznej nie znam się aż tak dobrze, szczerze mówiąc. Tak czy inaczej. Dobra, wiecie co? Cofniemy się jednak trochę. No wiem, że mogą nas widzieć gdziekolwiek, no tylko że nie podejdziemy bliżej, bo tam są pieski, tam są łucznicy, więc to jest bezpośrednia kontra na mnie. Zresztą no falanga w ofensywie nie jest jakaś super mocna. Falanga to jednostki bardzo powolne, statyczne. Dobra, wiecie co? Chyba porzucimy to prawe skrzydło. Oni już widzę porzucają, bo strasznie się przebijają tu środkiem, nie? I to mnie trochę niepokoi. Wow. To mnie bardzo niepokoi, szczerze mówiąc. Mają mało piechoty do walki w zwarciu. Przydaliby się legioniści albo kawaleria. Kawalerii trochę jest. No, tutaj jest połów dla kawalerii, panowie. Także... moja propozycja do roboty. Tu mamy trochę kawalerii. No, dostaną jakąś salwę. Bardzo dobrze, no. Powolutku będziemy ich tam wybijać. No, kurde. Wow, ale się wrąbali straszliwie. No nie wiem. Czarno to widzę trochę, chociaż niby mamy przewagę drobną. Wszystko się dzieje w centrum, szczerze mówiąc. Tu są procarze i ci. Jak oni się nazywają? No właśnie, o kurde, tu jest jazda już nieprzyjaciela. Zostawmy jeden oddział, rozstawmy go szerzej. Niech on pilnuje tyłów. Żeby to nie był oddział dowódcy oczywiście, bo... trochę się obawiam jakiegoś okrążenia. Okej, trzeba wybić tych... no, może się uda przebić. Dobra, jadą. No zapraszam. I pchamy. Damy im radę? Morale spada, kurde. Kurde. Ale jazda, jeszcze w tym lesie. Ja nie widzę w ogóle, jak stoją moje oddziały, nie? Pchamy. Kurde, no. Musimy zejść do środka. No wiecie co? To zadziałało. To kurde zadziałało. Jestem w szoku, że się tak wpakowali prosto na falangę. Nie. O nie, pieski.
O nie, pieski, tarcze. Kurde, no musimy się przestawić, bo tu nas łucznicy leją strasznie. Dobra, rozluźnij szyki. O kurde, a to nasi, dobra. To spróbujemy im na plecy wyjść. Trzymać się, panowie. Hold on. A kurde. Damy im radę. Dostaniemy szarżę na plecy, na szczęście delikatną. O nie, 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 nie. Odwróćcie się. Dobra, kawaleria, pomocy. Tu pieski nas zaatakowały. No falanga, ja nie mam rozstawionej falangi, no ale w tym natłoku, wiecie, jakbym rozstawił falangę, to zacząłbym ranić swoich. Morale w górę. Dobrze. Dobra, wiecie co? Tak zróbmy. Kurde. W tym kierunku. O nie! O nie! No wiecie co, nie jest dobrze. Okej, okay, kurde, nie zauważyłem w ogóle, że przejmujemy obóz. Wow. Pierwsze miejsce, no ale to szczerze mówiąc nie wiem, czy to moja zasługa, czy to zasługa moich przeciwników, którzy wjechali dosłownie we mnie. 3 oddziały kawalerii, 3 oddziały piechoty rzymskiej. Wlazły w jeden oddział falangi. To jest właśnie moc falangi. Kurde, po prostu niesamowite są te jednostki. Jednakże... czy są za mocne, nie? To jest pytanie. One są nieruchome kompletnie, wiecie. Jeżeli... no jeżeli nie trzymacie dobrej pozycji, jeżeli przeciwnik w was nie wlezie, oni nie musieli w nas włazić. Mogli nas okrążyć i kawaleria mogła nas okrążyć i wjechać do walki w środku, która się toczyła i zupełnie nas olać. Zanim my byśmy dołączyli, to trochę by potrwało. Dobra, jeszcze raz odpalimy. Falanga jest niesamowita, jest naprawdę niesamowita. W ogóle tak się zastanawiam, jak falanga działałaby na innych bohaterach, nie? Bo na Leonidasie ogólnie w porządku jest, bo on ma tą umiejętność tego uderzenia tarczą. To jest pewna kontra na pieski, nie? Bo jak one wejdą, one omijają w ogóle falangę. W sensie te jednostki, które mają pieski, mogą wypuścić psy i te psy właśnie omijają falangę, nie? Bo same te jednostki, które tak jakby kontrolują te psy, to one to są piechota zwykła, nie? Także oni wpakują się w tą falangę, ale mogą, no, samo wypuszczenie tych psów wystarczy, nie? Oni omijają tą blokadę w sensie falangi i bezpośrednio wbijają się do walki wręcz. I tarcze są tu pewną kontrą, bo można zadać spory damage tym pieskom właśnie. Dobra, mamy wał Hadriana, ustawimy się tutaj. Już raz tu grałem i to była epicka bitwa, naprawdę to była epicka bitwa. Bo zająłem ten taki wysunięty przyczółek, ten bastion. I tak, zablokowałem tu przejście jednym oddziałem, tu przejście drugim i trzeci oddział był trochę z tyłu, ale jednocześnie kontrolował, wiecie, środek, bo łucznicy mnie mocno ostrzeliwali, a te osłona tarczami nie jest aż tak skuteczna na falandze jak... no po prostu obrywamy trochę, nie? Jeżeli są jacyś łucznicy. Ale w każdym razie trzech graczy kręciło się, trzech czy czterech, byli łucznicy, byli rzymscy legioniści, tutaj przeszli później następni rzymscy legioniści i tu podjechała kawaleria. Także było czterech graczy, którzy próbowali mnie jakoś, nie wiem, kombinowali, coś podchodzili, coś tam, nie? I tak naprawdę czterech graczy zająłem właśnie w tym miejscu. I do tego służy falanga, do tego właśnie służy falanga. To nie jest jednostka, która, no, wiecie, że wpadacie i wygrywacie. O kurde, mamy wrogą falangę. Wow, to niedobrze, bardzo niedobrze. Ach, niech to. Dobra. Ua. To możemy mieć problemy. Na szczęście mamy drobne wsparcie w postaci łuczników. Dobra, panowie. Czego im morale spada? Aż tak bardzo? Aha, bo mamy przeciwnika z wyższym levelem. No trudno. No, pchać, panowie, pchać. Próbujemy ich okrążyć. Wycofać się. Kurde, ciężko. Stawmy piki. Już mogli mnie zaszarżować tak naprawdę. Uratowa... znaczy nie zau... znaczy...
W ogóle nie pomyślałem o nich, nie? Ustawmy tarczę. No, wiecie co? Udało się obronić. Dobra, spróbujmy dojechać tych tutaj. Dużo nie zostało. Dobra, nie. Ajajaj, co, już się przeraziłem, co ci łucznicy robią, nie? Dobra, spróbujmy. Czyli to skrzydła dojechać. W tę stronę jakoś, jak to zrobić? No, może się uda. Chyba ich rozjedziemy. Kurde! Przeciwnika o level wyższego. Udało nam się rozjechać za pomocą czystego manewrowania. Po prostu epicko. Uwielbiam falangę. Naprawdę, to są jednostki mega. To są jednostki mega epickie, naprawdę. Dobra, już rozluźniamy szyki i powinniśmy już to wygrać. To są epickie jednostki. No, udało nam się rozwalić przeciwnika. Ajajaj! Władowali się na falangę naszą. Dobra, już możecie iść. No kurde, jestem mega zadowolony z tego, co tu się wydarzyło. Wyślemy oddział. Oni niech tu stoją jeszcze, niech bronią od środka. Chociaż tu nikogo widzę, znaczy właśnie nikogo nie widzę, nie? Więc może jednak rozluźnimy te szeregi. Spróbujemy ich tutaj dorwać. O, tu walka trwa, prawdopodobnie nasi legioniści bez problemu sobie poradzili, bo widzę, że mają przewagę. No ale jeżeli możemy dojechać przeciwnika, no to czemu nie? Nie no, uwielbiam te jednostki. Falanga jest genialna. To widzieliście, to było starcie falanga na falangę, więc nie chodzi o to, że po prostu mamy OP jednostkę i... Jestem zadowolony z tego, co tu zrobiłem, szczerze mówiąc. Udało nam się wymanewrować przeciwnika o poziom wyższego. No i wchodzimy. Dobra. Rozluźniamy szyki, bo oni już praktycznie nie żyją. Nie chcę swoich ranić, bo no, po prostu tracę punkty z tego powodu. Trochę wlazłem na tą palisadę. Znaczy nie palisadę, to jest... Jak to się nazywa? O, ludzie, oczywiście zapomniałem słowo. Osęki chyba, nie? Nie. Dobra, nieważne, nie przypomnę sobie. Okej, okay. Ten oddział zmierza w stronę obozu nieprzyjaciela, albo w stronę środka. Właściwie... Nie, wy my się cofniemy chyba. Bo my nie mamy tak naprawdę przewagi, jednak ostatecznie. Trzeba się cofnąć. Zaraz. Chwila. Niech wiedzą, że idziemy. Dobra. Spróbujemy się wrócić jednak bronić obozu, nie? Przeciwnik ma lekką przewagę liczebną. Uuu, dorwali katapulty nasze. Bardzo niedobrze. Tu już są... O, choroba jasna! Ileż tego jest! O, mordę jeża. Się przeraziłem trochę. No, chyba jest za późno. Rzeczywiście gość miał chyba rację, że jest za późno. Nie jestem pewien. Znaczy, łucznicy mogą zatrzymać przejmowanie, nie? To jest prawda. Aj, dobra. Oni wiedzą, co robić. Po chorobę im to pisać, nie? Kurde, jest za późno? Kurde. Łucznicy. Dobra, udało się.
Jeszcze się może udać. Dobra, falanga, bierzmy się do roboty. Jest już pierwszy oddział na linii frontu. Jest kawaleria nasza, pięknie. Jest szansa, myślę, że jest jakaś szansa. Kurde, oni się źle wpakowali. A kurde. Tamtym skrzydle się kompletnie bezsensownie biją. Dostaniemy oczywiście salwę z pilum, ale to nic. Mamy rzymskich legionistów. Ale pięknie się ładują prosto na piki. Czy na Sarisy, jeżeli dobrze zapamiętam tą nazwę. Rzecz w tym, że oni mają samych legionistów, nie? Zabijamy własnych sojuszników? Gdzie? Gdzie? Jak? Kiedy? Nieważne. Never again will your eagle rise, Germanicus. Did not kill our own allies. Double time. Szarżują nas. No powodzenia, panowie. Kurde. They might not be Spartans, but we should not kill our own allies. Zabijamy naszych sojuszników w którym miejscu? Falanga jest zabójcza, naprawdę, to są jednostki, które... dobra, ten oddział mniejszy weźmiemy na tył, a ten ustawimy tutaj. No, dobry pomysł, uciekajcie, tylko nie dajcie się zrautować. Fuck! O kurde, sorry, ale to nic, nie miałem innego wyjścia, naprawdę. Musiałem zabić własnych sojuszników. Ależ obrywają. To jest potęga falangi. Ale przejmują obóz tak czy inaczej. A my do wrogiego obozu mamy jeszcze kawałek niestety. Uda się ich zatrzymać. Niech to diabli. Kurde. Dobra. Zaraz. Powoli. Kurde, jakieś dziwne dźwięki wydaje. Wybaczcie. Kurde, nie wiem czy się wbijasz tu czy nie do kombatu. No bronimy, panowie, bronimy! Drugie miejsce wprawdzie. No łucznicy tu robią genialną robotę, przynajmniej robili wcześniej, nie? Ale no nie mamy szans nawet na tym skrzydle. Rozluźnić formację. Dobra, wbijmy się tutaj, bo mamy przewagę. No wygraliśmy. Obroniliśmy ten obóz. Rozciągnąć szyk. Wiecie co, ja chyba zostanę tu w bazie, nie? Albo co innego zrobić? Jeszcze na tył się ustawimy. No ich jest... No nie tak... Ale pieski są, kurde pieski. Tylko nie to... Dobra, tu ich rozjechali. Tu łucznicy cały czas uciekają. Ale no bitwa jest rewelacyjna. Dawno nie grałem czegoś tak dobrego. W sensie nie mówię, że jakoś mi dobrze idzie. Ale po prostu jest taka zacięta, nie? Takie są najciekawsze. Przynajmniej ja tak mam, nie? Ja lubię zacięte starcia. Nawet jeżeli ostatecznie mamy przegrać, to jeżeli jest naprawdę bliskie, epickie starcie, to kurde, to jest super. Nawet jeżeli ostatecznie mielibyśmy przegrać. Dobra, weźmy jednak ten oddział, ustawmy tutaj. Łucznicy, mam nadzieję, trochę pomogą. Boję się tych piesków, nie? To jest... No jest to dosyć przerażające. Łucznicy robią genialną robotę, naprawdę zasłużyła... Znaczy, nie wiem czy to babka, miałem mówić, że babka, nie wiem dlaczego, bo gra Kinane, nie? Ale tenże gracz zasłużył naprawdę na zwycięstwo.
Znaczy na bycie na pierwszym miejscu. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. No, mincie mnie. A. Są pieski. Kurde. Musimy przemieścić nasz oddział. Dobra, dojedziemy ich na tyły, na tyły, na tyły, na tyły. Musimy pomóc tym naszym ludziom. Koniecznie musimy pomóc. Wjeżdżać na tyły, bez falangi oczywiście. Ustawcie się może w środku, wiecie, łucznicy? My tu was możemy osłaniać w miarę. Świetnie. Aj, stoją w ogniu, no ale trudno. Właśnie do środka, no śmiało, dokładnie tak. A do środka, panowie, szybciej. Kurde. Źle się stało. Łucznicy chyba nas wyprzedzą, nie? Ewentualnie pójdą w tamtym kierunku. Kurde, to jest pełny oddział piechoty. Ach, choroba, jeżeli dojdą do mnie z szarżą, nie będzie dobrze. Ależ zacięta walka. Mamy przewagę, panowie. Już ich nie wypuścimy stąd. Łucznicy, dawać, strzelać po nich. No jest genialny. Kurde. Po prostu mamy idealną sytuację. Panowie łucznicy, tędy. Nie, we mnie. Dobrze. Ups. Tego się właśnie obawiam. A, ja załatwiam tych, którzy w obozie są. To jest nieistotne. Kurde. Rozluźnić szyki. Musimy się bliżej ustawić. Konią tych łuczników nieszczęsnych. No ale co zrobić, no? Nie mogę rozluźnić szyków i po prostu w nich wjechać. Ale mogę zrobić coś innego. Kurde, przejmują nam obóz. Dobra, wygramy, to jest 36 sekund. I mamy przewagę, jeśli chodzi o liczbę zabitych. Kołucznicy, nie dajcie się proszę złapać. Mamy ich, kurde. Dorwaliśmy dziadu. Nie przebiją się, choćby chcieli. Jest GG. Rewelacyjna bitwa. Aż sprawdzę, czy się nagrywa, bo aż się boję, nie? Tak, nagrywa się. Rewelacyjne starcie. Ostatecznie mamy, myślę, że zasłużone drugie miejsce. Ten koleś, który grał łucznikami, zasłużone pierwsze. On nas wybawił przed porażką tak naprawdę. Rewelacyjne starcie. Jestem z niego tak strasznie zadowolony. Wow, po prostu naprawdę. Po prostu naprawdę. 700 doświadczenia. I aż 2000 na oddziałach. I przypuszczam, że już możemy kupić... Tak, już możemy kupić kolejny level falangi. Naprawdę. Jestem strasznie zadowolony z falangi. Generalnie tak rzecz ujmując. No i możemy za wolne punkty doświadczenia wykupić jakiś ekwipunek nawet. O, za 20 tysięcy możemy inne te groty. Sarisa, no dokładnie. Tak mi się wydawało, że to się właśnie tak nazywa. No cóż, aż żal kończyć, nie? Naprawdę, falanga się spisała rewelacyjnie. To jest... Kurde, to jest jednostka genialna. Zastanawiam się, czy nie jest za mocna, nie? Bo jednak naprawdę... No czy przeciwnik mógł to wygrać? Mieli te pieski, nie? Które mogli... Chociaż nie wiem, czy mogli, może już wysłali pieski wcześniej, nie? Już nie mogli. Ja nie bardzo się znam na jednostkach barbarzyńców, to powiem szczerze, bo w ogóle nie gram barbarzyńcami. Wiem, co mogą mi mniej więcej zrobić, ale tak szczegółów to
Nie kojarzę. Morale zwiększa. Ogranicza zmęczenie falangi. No, może być przydatne jak najbardziej. No tak, ale falanga jest rewelacyjna. Kurde, po prostu tak to rozegraliśmy na sam koniec w tym obozie. Jeszcze gdybyśmy nie mieli łuczników, to prawdopodobnie byśmy przegrali. Prawdopodobnie byśmy przegrali. Ewentualnie, jeżeli przeciwnik miałby kawalerię. Bo jednak, gdyby nie ostrzał łuczników, znaczy w ogóle, nie? Kwestia tego, że gdyby nie ostrzał łuczników w odpowiednim momencie, to w ogóle zajęliby nasz obóz, nie? Tam, jak my biegliśmy do tego, wracaliśmy do tego obozu, nie? To łucznicy ostrzelali przeciwnika i dzięki temu nie przegraliśmy, nie zajęli naszego obozu. I w dalszej kolejności... W dalszej kolejności, później jak już się broniliśmy w tym obozie, to łucznicy robili rewelacyjną robotę, nie? Właśnie ostrzeliwali nieprzyjaciela, także no... Bez nich byśmy tego nie wygrali, także czy falanga jest OP? Gdyby nie współpraca, to wcale byśmy wiele nie byli w stanie zdziałać, nie? Także myślę, że... Jeszcze jest okej, dobra, wiecie co? Trzeba kończyć, nie? Może jeszcze w weekend coś dodam. Nie chcę nic obiecywać, ale coś mnie kusi, że... Znaczy to zależy jak się okoliczności zbiegną, nie? Ale może coś uda się dodać jeszcze w weekend, także no póki co. Dzięki serdeczne za oglądanie. Wielki sukces dzisiaj odnieśliśmy, mimo że to jest właściwie tylko jedna wygrana bitwa, ale tak czy inaczej. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Czołem.